wtorek, 11 czerwca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Nie milkną echa niedzielnej bójki, do której doszło podczas Dni Sosnowca. Chodzi o pobicie 28-letniego mieszkańca Jastrzębia Zdroju. Informacje, które wczoraj przekazywały służby, były bardzo oszczędne, jak podkreślano, dla dobra prowadzonego śledztwa. Żywa dyskusja na ten temat toczy się jednak w sieci. Rozpowszechniane są informacje o śmierci mężczyzny, choć prokuratura tego nie potwierdza. Fatima Orlińska. Z informacji, jakie udało nam się wczoraj uzyskać, wynikało, że 28-latka z Jastrzębia Zdroju napadła grupa kilku mężczyzn. W związku ze wstępnym etapem śledztwa nie wiadomo, jaki miał być motyw ataku. Z rozmów z naocznymi świadkami jeszcze na miejscu zdarzenia udało nam się dowiedzieć, że powodem agresji mogły być pieniądze, za co mężczyzna miał być brutalnie skopany, między innymi po głowie. Ratownicy, którzy zostali wezwani na miejsce, reanimowali go pośród tłumu. Dziś już wiemy, że w sprawie zatrzymano 3 nieletnie osoby, które w żadnym stopniu nie są powiązane z ofiarą. Z uwagi na ich wiek, czynności procesowe będą wykonywane w 4 Wydziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu, w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym. Postępowanie zostało wszczęte w sprawie pobicia, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu. Z uzyskanych informacji wiemy, że pokrzywdzony nadal przebywa w szpitalu. Na chwilę obecną materiały postępowania zostały przekazane, tak jak wspomniałam, do 4 Wydziału Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Jak jednak podkreśla prokurator, z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa, jego wczesny etap i wciąż trwające ustalenia, więcej informacji na ten moment nie może udzielić. Tu warto przypomnieć, że przed podjęciem jakiejkolwiek dyskusji w sieci należy pamiętać o najbliższych pokrzywdzonego i liczyć się z ich emocjami. Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Droga w kierunku Gliwic była zablokowana przez kilka godzin. Jedna osoba nie żyje. Do wypadku doszło około godziny 9 w okolicach węzła Woźniki. Bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący busem marki Ford najechał na tył stojącego w zatorze drogowym pojazdu ciężarowego. Siła uderzenia była na tyle duża, że Ford odbił się od naczepy, przesunął dalej po pasie ruchu i uderzył w tył naczepy kolejnej ciężarówki. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zginął pasażer Forda. Kierowca busa trafił do szpitala w Częstochowie. Bardzo słaba frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Są miejscowości w województwie śląskim, gdzie do urn wyborczych poszła co czwarta osoba. Gdzie było najlepiej, a gdzie najgorzej, o tym Paweł Jędrusik. W województwie śląskim frekwencja wyniosła 40,31%. To niewiele mniej niż średnia krajowa. Tyle, że dla porównania w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku średnia wyniosła ponad 74%. Ta frekwencja i w Polsce, i w Unii Europejskiej, ani w tym przypadku, w tych wyborach, ani nigdy wcześniej, nigdy nie była wysoka. Nie ulega wątpliwości, że na taką frekwencję jak w wyborach w październiku w ubiegłym roku liczyć nie mogliśmy. Ludzie od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej są znacznie mniej zainteresowani tymi wyborami. Te niecałe 41% to jest również poniżej średniej unijnej. W Unii Europejskiej mniej więcej 10 punktów procentowych średnio ta frekwencja była wyższa. Najsłabiej w regionie wypadł powiat raciborski. Dla przykładu, w Krzanowicach głosować poszła co czwarta osoba. Poniekąd jest to zaskoczenie. Frekwencja w całym powiecie raciborskim była niska. W gminach ościennych była praktycznie na tym samym poziomie, co u nas, może 0,5% wyższa. No ale faktycznie jest ta frekwencja bardzo niska. Najwyższa frekwencja była z kolei w Katowicach. Tu głosować poszło ponad 47% uprawnionych do głosowania. Wygaszanie kopalń ma potrwać do 2049 roku. Jak twierdzą eksperci, skutki eksploatacji mają być odczuwalne jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Co zrobić w przyszłości z obszarami pogórniczymi, jak chronić środowisko i jaki mieć udział w rewolucji energetycznej? To główne pytania, które zadają sobie naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, jednego z nielicznych państwowych instytutów badawczych w kraju. Magda Sincewicz. W przyszłym roku świętować będą stulecie. 420 osób dzień w dzień pracuje nad tym, co najbardziej charakterystyczne dla naszego regionu, nad górnictwem. I choć odchodzenie od węgla jest faktem, to naukowcy wciąż prowadzą badania, jak przekuć nasze dziedzictwo w coś pożytecznego w przyszłości.
W ostatnich latach w Instytucie zostało stworzonych bardzo dużo kompetencji, zakupiono bardzo dużo sprzętu z różnego rodzaju programów międzynarodowych i Instytut w zasadzie już w połowie, można powiedzieć, działa poza górnictwem, działa w sektorze przede wszystkim ochrony środowiska, odpadów. Chcemy jak najbardziej wspierać rewolucję energetyczną w kierunku tej zielonej energetyki, oczywiście z szacunkiem też dla tego górnictwa. Nie samodzielnie, a we współpracy, nie tylko tej w regionie czy w kraju, a także poza jego granicami. Wiele zagranicznych projektów jest już prowadzonych, m.in. w Hiszpanii, Niemczech czy Chinach. Instytut zmienił się w okresie ostatnich lat i w tej chwili rzeczywiście realizujemy bardzo wiele działań związanych z naszą funkcją na rzecz postminingu, czyli społeczeństwo oczekuje od nas pewnych działań, rozwiązywania problemów związanych z likwidacją górnictwa i również tych problemów związanych z likwidowaniem kopalń. Problemów, które mogą być odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Monitorujemy sejsmiczność indukowaną działalnością człowieka, monitorujemy zapadliska, monitorujemy płytką eksploatację, monitorujemy poziomy wód. No i mamy to monitorować przez następnych kilkadziesiąt przynajmniej lat. Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Badawczy, działa głównie w obszarze górnictwa, geoinżynierii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w przemyśle. Zatrudnia ponad 400 osób, w tym ponad 120 z tytułami naukowymi. Rocznie wykonuje parę tysięcy prac badawczych. Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie laser wspomagany przez sztuczną inteligencję pomaga lekarzom ze szpitala kolejowego w Katowicach w leczeniu jaskry, choroby cywilizacyjnej, która jest najczęstszą przyczyną ślepoty. W Polsce cierpi na nią ponad 800 tysięcy osób. 500 000 spośród chorych nawet nie wie, że powoli ślepnie. Magda Sincewicz. Prawie 10 lat prac nad startupem i zaledwie 2 sekundy do efektu. Tyle właśnie trwa działanie lasera podczas zabiegu w innowacyjnym leczeniu jaskry. Pierwszy funkcjonujący w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, autonomiczny laser wspomagany AI Eagle izraelskiej produkcji wykorzystywany jest z sukcesem w katowickiej placówce. Ta sztuczna inteligencja w tym laserze zwiększa nam precyzyjność, dokładność, skuteczność, no i komfort przede wszystkim dla pacjenta. To jest bardzo istotne. Przekonała się o tym pani Beata, która ma zaawansowaną jaskrę. Dowiedziała się o niej przypadkiem, podczas rutynowej kontroli. Wysokie ciśnienie w gałce ocznej dawało o sobie znać wcześniej, objawiając się obfitymi bólami głowy. Sam zabieg jest bardzo komfortowy, trwa bardzo krótko. Myślę, że to jest też świetna alternatywa dla innych tradycyjnych zabiegów. Jest praktycznie bezbolesny. Sprzęt jest łatwy w obsłudze. Laser wyposażony jest w technologię śledzenia ruchu oka, która pomaga mu trafić w obszar leczenia za każdym razem. Nowa technologia nie tylko zwiększa skuteczność terapii, ale także czyni ją bardziej przystępną i łatwiejszą do wykonania. My podobny laser wykonujemy już przynajmniej 20-30 lat. No tylko do tej pory to pacjent musiał usiąść przy aparacie, musieliśmy znieczulić pacjenta, założyć rozwórkę, ustawić tą rozwórkę, przepraszam, nie rozwórkę, tylko soczewkę nagałkową, musieliśmy ustawić tą soczewkę i kontrolować laser, parametry lasera, ale również i ustawienia lasera, czyli w stosunku do tkanki, którą my chcemy, powiedzmy, zaatakować. No tutaj to nam wszystko odchodzi, po prostu, to jest wszystko się dzieje automatycznie. Wartość sprzętu to 700 tysięcy złotych. Został zakupiony dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Zabieg refundowany jest przez NFZ. Rocznie ma zostać wykonany u 1000 pacjentów. W piątek rozpoczyna się piłkarskie święto, czyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jeżeli ktoś nie może zobaczyć meczów na żywo w Niemczech, nic straconego. Miasta w regionie przygotowują strefy kibica, więc piłkarskie emocje będzie można przeżywać wspólnie z innymi kibicami. Paweł Jędrusik. W Czeladzi w weekend szykuje się podwójne święto piłkarskie połączone z obchodami Dni Miasta. W Parku Grabek będzie można zobaczyć wszystkie mecze Polaków i wygrać nagrody. Podczas meczów Polaków mamy przewidziany quiz, który będzie trwał przez całą fazę grupową. Mamy bardzo atrakcyjną nagrodę,
w postaci wyjazdu na mecz FC Barcelony do Hiszpanii. Quiz będzie multimedialny, za pomocą smartfonów będzie prowadzona klasyfikacja punktowa. Niedaleko, bo w Dąbrowie Górniczej strefa kibica znajdzie się w fabryce pełnej życia. Tam mecze będzie można oglądać pod dachem. Zapraszamy do strefy kibica już o godzinie 14. Będą atrakcje związane z różnymi konkursami, między innymi to jest nagroda w konkursie. Trzeba będzie odpowiadać na pytania związane oczywiście z historią piłkarskich mistrzostw Europy. Od 14 będzie tutaj z nami również klub sportowy Unia Dąbrowa Górnicza i Akademia Piłkarska tego klubu. Będą różne takie konkursy i pokazy piłkarskie na naszej łące. W wygodnych fotelach mecze będzie można obejrzeć w Pszczyńskim Centrum Kultury. Tu wejściówki będą płatne. W przeciwieństwie do innych euro, tym razem będziemy mecze oglądać tutaj w nowym Centrum Kultury w Pszczynie. Prawdopodobnie jesteśmy jedynym takim obiektem w Polsce, który w kinie będzie transmitował mecze Polaków. Kino, które ma 120 miejsc, fantastycznie wyposażone, jedno z najnowocześniejszych kin w Polsce. Mecze Polaków obejrzą też mieszkańcy Jaworzna. Tu, jak kilka lat temu, strefa kibica znajdzie się na rynku. W ramach strefy również mnóstwo atrakcji. 15-metrowy ekran LED-owy, dzięki któremu wszyscy będą mogli śledzić pełne emocji, jak mniemam, rozgrywki piłkarskie. Pierwszy mecz Polacy rozegrają w niedzielę o godzinie 15. Naszym rywalem będzie reprezentacja Holandii. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.